Dzień dobry, ja się nazywam Michał Szczukiewicz, zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo. Dziś jest poniedziałek, 3 czerwca, ze mną w studio Państwa gościem i moim również pastor Paweł Chojecki. Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj też niespodzianka, jeszcze jedna świnia w studio. Dzisiaj troszkę... Ojej, coż Ty mówisz? Krótko, wiosennie. I teraz każdemu kolor różowy zaraz będzie się zbrał ze świniami, ze Justice i z naszym całym chlewem. No faktem jest, że świnki są takie różowe, no ale nie dyskryminujmy koloru różowego. Dzisiaj w ogóle tak róże dominują u nas, bo mamy nową ulotkę i od razu na wstępie warto to podkreślić, ponieważ na naszej stronie jest również artykuł dotyczący 4 czerwca, no i tych wydarzeń poprzedzających tą tragedię 4 czerwca z placu Tiananmen. Na naszej stronie jest właśnie artykuł redaktor Hani Shen związany z tymi wydarzeniami i od razu zapowiem, jutro, z tego co wiem, redaktor Shen, jeśli Bóg da, to będzie również gościem w naszym studiu. Specjalny program, bo no, dzisiaj już jest troszeczkę preludium, bo będziemy więcej mówić o zaangażowaniu komunistycznych mediów społecznościowych. Widać, że to przejęcie lewackie, które już praktycznie 100 lat temu komuniści mniej więcej stwierdzili, że nie da się pokonać zbrojnie cywilizacji chrześcijańskiej. Trzeba ją rozmontować od środka, trzeba przejąć jej instytucje. To zresztą troszeczkę nawet wcześniejszy proces o Uniwersytecie Harvarda, można przecież to samo powiedzieć, to jeszcze wcześniej, zamiast ci włoscy komuniści jak Spinelli czy Gramsci nazwali ten proces przejmowania chrześcijańskiego świata marszem przez instytucje. I teraz do młodego pokolenia dzisiaj dociera się przez media społecznościowe. Jeśli Chińczycy, jeśli komuniści przejmą media społecznościowe, to znaczy, że przejęli młodzież na całym świecie. Oto toczy się bój, dlatego pomimo, że dużo różnych tematów dzisiaj ważnych się rozgrywa w świecie, to właśnie przejęcie Twittera przez komunistów, a Twitter to przecież miejsce, gdzie wymieniają się poglądami politycy, dziennikarze, czyli można powiedzieć cała ta opiniotwórcza elita światowa i zobaczcie, już teraz mamy dowody, nie nasze przypuszczenia, tam shadowbany, że nas gdzieś czy na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Twitterze w jakiś sposób niszczą. Mamy już dowody oficjalne, że komuniści chińscy mają zagrażające wolności całego świata wpływy w mediach społecznościowych. Tak, 30 tysięcy kont zostało zamkniętych tuż przed rocznicą zbrodni i masakry na Tiananmen. Przypadek? Twitter uważa, że tak. No my głupi nie jesteśmy. Nie damy się tutaj wprowadzać w maliny. Szczególnie, że przecież te 30 tysięcy kont nie zostało wybranych losowo. Tak, to są dokładnie konta antykomunistyczne. To są wszystkie, które krytykują komunistyczne Chiny. No, ja również miałem przywilej znaleźć się na tej liście proskrypcyjnej tych chińskich komunistów do odstrzału. Pani Hania Shen i jeszcze pewnie wielu z Was, takich, którzy się udzielają na Twitterze, widziałem wiele tweetów. O, mnie też zablokowali, mnie też i tak dalej, nie? Także widać, że to jest szeroka akcja wymierzona w środowisko wolnościowe całego świata i w Polsce no, można też zobaczyć, kto należy do środowiska wolnościowego, kogo chińscy komuniści uznają za wroga. To właśnie mniej więcej po tych blokadach, choć oczywiście na pewno to nie jest jedyny wskaźnik. W związku z tym, że właśnie między innymi twoje konto zostało zablokowane, przekazuję informację oficjalnie, że nadajesz z konta Mega Kościół. I tak, ci, którzy nas przywykli oglądać na Twitterze, to dzisiaj relacja idzie z konta Mega Kościół, więc jeśli gdzieś przerzuciliście się na przykład na radio, a chcecie wrócić na Twittera, to zapraszam na Mega Kościół. Oczywiście zapraszam też do takiego obserwowania tego nowego konta. Będzie to jako konto zapasowe. Pani Hania Shen też od razu uruchomiła swoje drugie konto. Wystarczy wpisać Hanna Shen w wyszukiwarce Twittera i pojawi się nowe konto
redaktor Hani Shen. No i takie też jest małpka Hanna Shen pisane ciągiem. Oczywiście można powiedzieć, no cóż się stało, można sobie nowe konto założyć. Nie, bo przecież to jest kilka, niekiedy więcej niż kilka, pięć, więcej i tak dalej lat pracy. Tu na przykład na Twitterze, no przepraszam, nie na Twitterze, tylko na YouTubie, nasze chyba 12-letnie konto zostało całkowicie ukradzione, nie? Z wieloma filmami i tak dalej, już nie pamiętam dokładnie tych szczegółów, ale wiem, że chyba 3000 filmów mieli, one często bezpowrotnie zginęły. A ja przepraszam, jeszcze tylko wtrącę, bo tak szybko po poprawie skoryguję błąd. Przepraszam bardzo, w związku z tym, że to jest program telewizji Idź Pod Prąd, to na Twitterze nadajemy na profilu Idź Pod Prąd. Dziękuję reżyserce za szybką korektę. Aha, i oddaję no głos. Wiemy, czyli jeśli chcecie nas na Twitterze obserwować, to znaczy oglądać transmisję na żywo, tam troszeczkę jest gorszy dźwięk, no ale za to wszystko widać, co się od kulis dzieje, bo jest tam jedna kamera, ta, która stąd na nas patrzy, także nawet to, co jest w przerwach widać i troszeczkę jest bardziej taki, no, jakby to powiedzieć, kuchenny, tak, od kuchni. Kuchenna telewizja. Ale chciałem powiedzieć, że takie nawet chwilowe przyblokowanie, nie mówię już o takim ukradzeniu, jak konto nasze na YouTube pierwsze zostało ukradzione, przez właśnie też zmowę taką jakichś lewackich, może i katolickich działaczy, którzy tam się zmawiają na donoszenie na dane konto i chociaż nie ma oficjalnego powodu, no to jeśli tam odpowiednia ilość skarg zostanie złożona, no to wtedy blokują czy całkiem zabierają to konto. To, że to są katolicy działacze, wiemy, ponieważ pierwsze donosy to przyszły z takiego portalu, który sympatyzował z Grzegorzem Braunem i on się tam odcinał od tego później i tak dalej, no ale donos był i mieliśmy zawieszoną możliwość transmitowania na żywo przez jakiś tam czas, a potem skradziono, ale teraz wracam do Twittera. To jest przecież sieć kontaktów. Wielu, to jest kilka tysięcy, ja miałem ponad 5 tysięcy, pani Hania prawie 5 tysięcy. Tych ludzi się nie odbuduje nawet w ciągu miesiąca albo i więcej, bo przecież nie każdy tam na żywo wszystko śledzi. Także to jest już ucięcie możliwości docierania do kilku tysięcy ludzi, których uznajemy za wpływowych, czy którzy z nami się komunikują, no bo to wzajemne obserwowanie. Czyli to jest przecięcie sieci powiązań, sieć internet, nie? Bo internet to jest międzysieć, można tak powiedzieć, międzynarodowa sieć, służył, żeby właśnie nieskrępowane połączenia między ludźmi dać. A tutaj widać, że chińscy cenzorzy via media społecznościowe, tu via Twitter, wchodzą i tną te połączenia. Czyli ja nie mam możliwości teraz dotrzeć do 5000 ludzi, czy to z mojego kościoła, czy tych, którzy w jakiś sposób sympatyzują z naszą działalnością chrześcijańską, czy z naszą działalnością polityczną i tak dalej. Do tego dochodzi zasób. Tamto konto, teraz ktoś wyszukuje w Twitterze, już tamto stare konto pani Hani Shen, moje stare konto, nas jak gdyby nie ma. Nie pojawia się w podpowiedzi. Ja sam mogę wejść, ale tamto konto się nie pojawia, a tam są przecież kilkanaście tysięcy bardzo ciekawych, niekiedy źródłowych, unikatowych informacji na dany temat pani Hania. No to jest kopalnia wiedzy o komunistycznych Chinach, czy o wolnościowych dążeniach Tajwanu i tak dalej, Hongkongu. Stąd to jest odcięcie całej opinii publicznej od prawdy, którą dziennikarze nadający na dany temat, tu akurat Chiny i antykomunizm, bo przypominam, co jest najważniejszą, najbardziej groźną dla komunistów bronią. To nie jest Twitter. Prawda. Właśnie. To jest Nowy Testament Jezusa Chrystusa. To jest ich największy wróg. Oni potrafią się z Watykanem nawet dogadać. Ale tych, którzy chcą słuchać Jezusa Chrystusa, a nie wpierw partii komunistycznej, ich kościoły zrównać, pastorów aresztować, kongregacje, czyli te kościoły rozpędzić, a część wsadzić do obozów reedukacji, czyli do obozów koncentracyjnych. Tego komuniści się najbardziej boją, dlatego też konto pastora zostało zablokowane. No, także... Ale rozumiem, że Twitter przeprosił, ale konta nie oddał. No tak, ja dzisiaj sprawdzałem, bo widziałem już przeprosiny, że
Twitter oficjalnie przyznaje się, co prawda ja nie zrozumiałem, za co oni przepraszają. Ty może zrozumiałeś? Nie zrozumiałem. Ja nie zrozumiałem, no przepraszają mnie, ale nie wiem za co. I oczywiście, tak jak zapytałeś, konto jest dalej zablokowane, czyli to jest widać, że chiński wzorzec, że tu oficjalnie cię przepraszają, a tu jednocześnie cię dalej kopią w dupę. To jest najważniejszy ślad komunistycznej zmowy w tym przedsięwzięciu, bo gdyby oni przepraszali naprawdę, to od razu by cofnęli wszystkie te blokady. A oni przepraszają, żeby zachować twarz czy tam inną część ciała, a jednocześnie dalej niewygodnych dla prawdy ichniejszej komunistycznej wersji dalej ludzi prawdy blokują. Było to rutynowe działanie z naszej strony. No tak, czasami no to nasze wiemy. Rutynowe działania wychwytują fałszywe alarmy, a my popełniamy błędy. Przepraszamy, pracujemy nad tym, by usunąć wszelkie błędy. No pracujecie, a konto zablokowane. A dzisiaj właśnie tą ulotkę byśmy propagowali na naszych kontach. Zróbcie to za nas. My nie możemy. Na naszej stronie znajdziecie PDF tej ulotki. Oczywiście można sobie już ściągnąć w PDF-ie. Można też zamawiać tę ulotkę. Tu są też zdjęcia masakry, jak wyglądał ten plac niebiańskiego spokoju po przejściu czołgów i komunistycznej armii Chin Ludowych. Jest też nasze zdjęcie poparcia, także ulotka jak najbardziej aktualna na dzisiaj. Można też przejść się pod chińską ambasadę. Jutro szczególnie ważne było, żeby pod chińską ambasadą, komunistyczną ambasadą w Warszawie, żeby właśnie te ulotki się tam pojawiły wśród ludzi. Także nas zablokowali, ale wielu z was jeszcze ma swoje konta, także prosimy was z konta Idź Pod Prąd, żeby podawać dalej tę ulotkę i jej źródło, żeby można sobie było ją ściągnąć. Niech internet jeszcze po części, gdzie możemy działać w tych obszarach swobody, w dekadencji tak zwanej internetu, bo to się do tego zbliża, niech się zaroi właśnie od prawdy na temat prawdziwego oblicza chińskich wolnościowców, jak to Korwin i reszta tych zwodzicieli z Konfederacji nas przekonywała, że to jest państwo wolności, to jest wzór wolnego rynku. No to zobaczmy, jak wygląda ten wolny rynek, szczególnie, że chiński generał powiedział, że to jest poprawna polityka. To tak trzeba było zrobić i gdyby jeszcze raz się to zdarzyło, no to trzeba było co zrobić? No poprawną politykę. Znowu 10 tysięcy mordować. No trzeba było puścić czołgi na bezbronnych studentów. Teraz trochę inaczej to robią, widać na przykładzie Hongkongu. Wyłapują tylko liderów. Czyli mają bardziej bardziej wyrafinowane metody. Mają większe zdobycze kontroli. Wtedy pamiętamy, to jest końcówka lat 80. Jeszcze nie ma internetu. Nie? Jeszcze ludzie porozumiewają się przez kontakty bezpośrednie, jakieś ulotki i tak dalej. I udało się tam kilkadziesiąt, zdaje się, tysięcy ludzi zgromadzić przez chyba siedem długich tygodni, tak? Ten protest trwał, czy może jeszcze dłużej, już nie pamiętam. Jutro będziemy szczegółowo mówić o tym wydarzeniu. Od 17 kwietnia do 4 czerwca. No, to tak by mniej więcej było. Czyli ci ludzie się tam gromadzili, jakąś pocztą pantoflową się dowiadywali, studenci przychodzili z różnych uczelni i tak dalej, tam takie różne wiece. Coś takiego, co pamiętamy z lat, ze strajków lat też przecież, bliski okres z 80 roku w Polsce, nie? Taka atmosfera, że będą przemiany, że tym razem partia, tak jak na przykład w Polsce, się cofnie i podejmie rozmowy z protestującymi. No to partia stwierdziła, że w Polsce robimy pierestrojkę, bo trzeba się dogadać na tej nowej osi Moskwa-Berlin, dlatego Polska będzie takim inkubatorem dogadania się komunistów z obu stron, tych komunistów niebieskich z Unii Europejskiej, z komunistami czerwonymi z Moskwy. To Włodzimierz Bukowski, jeden z takich najbardziej znanych rosyjskich dysydentów, nazwał to, co się wydarzyło właśnie w Polsce, doktryną konwergencji, że troszeczkę się zmienili na takich bardziej komunistycznych ci demokraci na zachodzie, a ci komuniści na wschodzie z mundurów KGB czy GRU przebrali się w garnitury i teraz towarzysz Putin jest demokratyczny i nastajaszczy polityk. Także to jest ta przemiana 80.
roku i późniejszych lat w Polsce, Chińczycy, chińscy studenci głównie, elita młoda, liczyła na to, że to samo rozegra się w Chinach. Tam partia komunistyczna mówiła, o nielzia. W Polsce to można było pozwolić, bo chcieliśmy, żeby się dogadali Niemcy z Ruskimi. No to udajemy pierestrojkę. Proszę bardzo. A tu ma być takie najbardziej twarde zaplecze komunizmu. Chiny już wtedy były przygotowane, jak widzicie, żeby się stać zapleczem światowego komunizmu, zapleczem gospodarczym. Czyli dlatego ten generał chiński dzisiaj mówi, to była prawidłowa polityka, poprawna, musieliśmy to zrobić, trzeba było tak zrobić i teraz mamy wolny rynek. I teraz mamy pieniądze, żeby korumpować cały wolny świat. Sytuację związaną z cenzurą komunistyczną skomentował również senator Stanów Zjednoczonych Marco Rubio i ocenił, że no, Twitter stał się chińskim cenzorem rządowym, czyli na usługach komunistów. No, mamy jego wypowiedź nomen omen na Twitterze, nie? Zobaczcie, że to są, nie są już nasze jakieś teorie spiskowe, które my mówimy od dawna, bo my o tym, że media społecznościowe zostały przejęte przez komunistów, przez nowy wspaniały świat, przez wyznawców globalizmu, mówimy od paru lat, a miesięcznik Idź Pod Prąd, to jest najnowszy numer, ten możecie znaleźć w kioskach, w Empiku, w ruchu Kościół katolicki zdradził Jezusa i chyba w Garmont, nie? Jest taki, czy, tak mi się wydaje, ale może mnie poprawi. To, gdzie to jeszcze, mnie zaskoczyłeś. Gdzie można znaleźć Garmont? A to jakieś perfumy? Nie? To jakieś taka, tam chyba na lotniskach czy gdzieś, no nie wiem. Okay. W każdym razie ponad rok temu mieliśmy okładkę, że Facebook zakłada jak gdyby nowy kościół, czyli pokazuje wam dowody, że o tym, że media społecznościowe zostały przejęte przez komunistów, którzy dzisiaj nazywają się ekologami albo globalistami, w zależności tam do jakiego elektoratu się odwołują ze swoim kłamliwym przesłaniem. My o tym ostrzegamy od dawna. Teraz macie dowód, że jeden z czołowych polityków amerykańskich po prostu to samo, co Idź Pod Prąd mówi od wielu, wielu miesięcy, od paru lat, że media społecznościowe zostały przejęte przez chińskich komunistów. Proszę, macie teraz wypowiedź poważnego amerykańskiego polityka. Chcecie się dalej śmiać? No to się śmiejcie. No to co ja poradzę? No z Jezusa też się śmiali. No o tym mówiłem chyba wczoraj w tym programie Pomyśl Dziś. On się ukazywał na moim Twitterze. No teraz na Idź Pod Prąd i Mega Kościół na Twitterze. Jeśli chcecie codziennie mieć taką ranną dawkę do namysłu, no to jakieś kilka myśli, czy jedną myśl niekiedy podaję w takich krótkich, minutowo, dwuminutowych programikach. I chyba wczoraj mówiłem o tym, że jak Jezus mówił, że dokona uzdrowienia, znaczy dokładnie zmartwychwzbudzenia takiej chorej dziewczynki, to jest dzisiejszy, ale mi chodzi ten wczorajszy, czy się będziesz śmiać. To tam już na pogrzeb przyszli tacy, taka cały taki tłum, zbiegowisko i zaczęli wyśmiewać Jezusa. Nie? Że co ty mówisz, że ona będzie żyła, że on tutaj, przecież ona jest zmarła, myśmy już tu przyszli, zapłaceni jesteśmy, żeby tu opłakiwać ją i tak dalej. Nie? I wyśmiewali Jezusa. Jezus kazał pogonić to tałataństwo, a potem powiedział tej dziewczynce, żeby wstała. Tak się też stało. Nie? Jak Jezus powiedział, to tak się stanie. Oczywiście każdy się może śmiać i można to rozłożyć. Kiedy mówi się prawdę, no możesz się śmiać, możesz mówić, że a to tam takie jakieś teorie spiskowe, a to nic tam takiego nie będzie. No możesz się śmiać, no kto ci zabroni? Ale zastanów się, czy nie wylądujesz z tym uśmiechem razem z ręką w nocniku? Na początku programu wspominałeś, że no w mediach społecznościowych trwa walka w dużym stopniu o młodych i też często powtarzasz, że na tym też, no w tym po części pokładamy nadzieję, że ci młodzi już inaczej postrzegają świat, bo sami wyłabiają informacje w sieci. No to taka informacja z Facebooka, tam przeanalizowała redakcja nasza jeden z naszych wpisów i okazuje się, że ponad 30% osób, które otwierają ten
ten wpis, ten link, to są osoby od wieku 18 do 24. Więc no młodzi dość śledzą nasze poczynania. Ponadreprezentatywnie śledzą telewizję Idź Pod Prąd. Cieszę się z tego niezmiernie. Mówiliśmy o tym trochę przy okazji bojkotu wyborów, że z tego targetu, troszeczkę większego, bo do 29, 18-29 No ale akurat lat, Facebook takie przedziały sobie robi, tak. Więc możliwe, że to jest oczywiście jakieś przesunięcie może być. Tu myślę, że to na pewno nie jest duże przesunięcie, bo zwykle płynnie te zmiany przechodzą, nie? Czyli może w troszeczkę tym starszym, tym 24-29 będzie nieco mniej, ale niewiele mniej. Tak, nie? Tak, bo tam jest to jest drugi najlepszy wynik. Bo widać, że w starszym pokoleniu z kolei udział w wyborach był największy, no to zakładam tu jakąś płynność tej zmiany, ale dalej będzie to w tych górnych poziomach. Też cieszyliśmy się, że właśnie młodzi ludzie nie widzieli sensu udziału w tej komunistycznej chucpie, jaką są wybory do Europarlamentu, w tej odsłonie, gdzie tylko same partie postkomunistyczne, okrągłostołowe brały udział, no to po co tam Polacy? Do czego? Żeby tylko później jakiś matoł czy inna świnia dzika lub chodząca po wolności jeszcze się pławiła, jaki to sukces demokracji, bo była wysoka frekwencja, albo któryś pedofil w biskupiej tej, nie wiem, mytce, czy jak się to nazywa, będzie tu zaganiał stado. Idźcie głosować, idźcie głosować! Co to jest? To jest komunistyczna ustawka i 70 chyba 2, czy nawet więcej, 2,5 wydaje mi się, procenta tych ludzi z przedziału 18-29 zbojkotowało te wybory. I to jest dobra wiadomość. Cieszę się też, że wśród naszych widzów jest nadreprezentacja młodych widzów. Niestety nie jesteśmy jeszcze głównym, można powiedzieć, dostarczycielem wiadomości dla młodych widzów. To jest wasze zadanie, młodzi widzowie, żeby przekonać swoich rówieśników. Jeśli macie pomysły na jakieś nowe programy, my już mamy tutaj, idzie po twoim pokoleniu, czy trochę młodszym, idzie już druga zmiana takich 14-18-latków, którzy już mają swoje programy w naszej telewizji, już pomagają na zapleczu. Teraz tutaj za nami, za ścianą, to młodość króluje, nie, bo już i wakacje po trochu. Także jeśli macie jakieś swoje pomysły na programy młodzieżowe, kontaktujcie się z nami. Będziemy czy was zapraszać przez media społecznościowe, nie musicie przecież przyjeżdżać już w dzisiejszych czasach do Lublina. Można się łączyć przez różne komunikatory i możemy ciekawe programy wedle waszego pomysłu dla dotarcia do tego obszaru społecznego, który tak, już zerwane ma więzi z rodzicami, bo oni się zajmują albo rozrywkami, albo zarabianiem pieniędzy i dzieci w rzeczywistości są zapomniane, rzucone na pastwę mediów społecznościowych. Na pastwę komunistów. Dokładnie, na pastwę komunistów. Z drugiej strony, kiedy patrzą na większość, czyli na swoich rówieśników, no to tam bzdury i głupoty, nie? Teraz jak tych ludzi ściągnąć do rzeczy wartościowych? Jak ich uratować tak naprawdę? To jest już wasze zadanie, mówię do tych młodych widzów, bo każde pokolenie ratuje swoje pokolenie, czyli ludzie, którzy poznają prawdę, którzy zrozumieją, jak świat funkcjonuje z danego pokolenia, mają przede wszystkim odpowiedzialność za swoje pokolenie. Nie? Oczywiście my tam starsi pomagamy wam, ale to wy musicie już przejmować na swoje barki myślenie, jak dotrzeć do waszych rówieśników. Bo ja mniej więcej potrafię zrozumieć człowieka 40, 50, 60-letniego, ale czy ja dzisiaj zrozumiem 20 czy 15-latka? To jest wątpliwe. No staram się, coś tam nadrabiam, czym wy żyjecie, ale to już nawet mój wygląd nie pasuje do tego. Twój jeszcze trochę. Ja udaję, bo na różowo się ubrałem. Ty się nadajesz. Ja się że tu jest jakiś właśnie, że tak powiem, pomost pokoleniowy. Wracając troszkę do Twittera, chciałem taki przytoczyć przykład też z ostatnich dni wspomniany odnośnie Geerta Wildersa. To jest szef antyimigracyjnej holenderskiej partii prawicowej. Zresztą, o ile dobrze pamiętam, to jest gej, nie? Czy nie?
Bo mi się tam mylą. Chcesz, w tej Holandii to nawet nie ma. Wolę nie ryzykować, nie jestem pewien. Ale się ubrać, to czego chcesz ryzykować? Wolę nie ryzykować, bo nie jestem pewien tej wiadomości. No to prosimy nasz wóz techniczny, sprawdźcie nam tam, z czego dumny jest ten... Geert Wilders, nie? Bo to teraz podobno z tego, jaką ma się preferencję seksualną, to trzeba być dumnym, nie? Bo teraz jest taki czas dumy. Tak. Dumy LGBT i Q. Marzone kobiety. Ojej, to może nie ten Wilders. Może on jeszcze nie wie, jaką ma orientację. No nic. No w każdym razie on coś tam mądrego powiedział. Był taki Kanadyjczyk, co miał żonę i dzieci i pedofilem był. I też, no. Jest. Nie wiem, czy to był taki ksiądz, który nie miał żony i dzieci, i też ale miał dzieci. Znaczy, nie miał legalnie dzieci, ale miał wiele kobiet i z nimi dzieci. A to też za oceanu. I też je gwałcił. No ten akurat z Meksyku. Degolado się nazywał. Przyjaciel wielki i zresztą sponsor Jana Pawła II i kardynała. I co się dziwisz, kamerdynera mam, księdza, no i kto mi podskoczy, no, gej parady, jak to duma gejowska jest, no, czerwiec, no i o co chodzi? Ale ja tego się tak zastanawiam, bo ci homo, to oni twierdzą, że to nie mają żadnego wpływu na tę swoją orientację, nie? Czyli na przykład jakby ktoś wyszedł, jestem dumny, bo mam uszy, albo jestem dumny, bo mam nogę, albo i dwie. Nie? No to co to za duma? Jaka ich zasługa? Bo dumnym to można być z czegoś... Osiągnięć jakieś, coś się osiągnęło, nie? No coś tego. A tu jakaś jest duma z tego... Twierdzą, że to się nie da zmienić, bo gdyby jednak to się dało zmienić, nie? Że wiecie, no ktoś się decyduje, to ja teraz będę kosmitą na przykład. No to on może być dumny z tego, że jest kosmitą, nie? No ale jak on się urodził kosmitą, no to jaka w tym jego zasługa i wszyscy są tu kosmitami i tak dalej, nie? Ja myślę, że tak naprawdę to dumni mogą być tylko ci transseksualiści, nie? No bo oni sobie ucięli, nie? Albo przyszyli, a nie wiem, jak oni tam sobie robią, bo ci, co ucięli, no to jeszcze mniej więcej rozumiem, ale... Trzeba być odważnym. Ale ci, co sobie przyszyli, no to ja nie wiem, jak... No to ci mogą być dumni, no bo oni coś zrobili, znaczy coś im zrobili, ktoś im tam krzywdę wyrządził, no ale dobra. Odważyli się. Ale no, to oni, to ja bym tylko tych transów dał na tę dumę, nie? No bo oni mogą coś pokazać, nie? No, znaczy lepiej, żeby nie pokazywali tego, co sobie tam przycięli, czy obcięli, czy doszyli, ale oni przynajmniej coś zrobili, jakąś decyzję podjęli, a tamci twierdzą, że i tak musieli, tak się urodzili i tak dalej. No to ja nie wiem, z czego ta duma. No ale jakiś widać. O, i tu jest właśnie dowód nieoświecenia starszego pokolenia. Bo ja siwy nie rozumiem, z czego tu być dumnym. No, a młodsi może i rozumieją. Rozumiem, że nawiązujesz do miesiąca czerwca, który ma być miesiącem dumy z LGBTQ i tak dalej. I kamerdynerów. I kamerdynerów, tak. Czyli P na końcu jeszcze, dobrze. No nie, czy K. Nie, no bo ostatnio było Q, a teraz będzie Q i K. Q i K. Q i K. L, B, T. Czekaj, bo ja się mylę. L, G, B, T. Widzisz, jaki jestem niepostępowy. I. L, G, B, T. Czekaj, teraz idą K, a teraz kamerdynerzy na koniec. A wiesz, że tego kamerdynera potajemnie wyświęcili na księdza? No, czyli to jest KK, czyli Q i KK, czyli Q i ksiądz kamerdyner. No i to jest właśnie duma czerwcowa. No i dobra, no można i tak. No pojawiają się różne koniec informacje. Świata, panie dziejku. Nawet z Ikei, że mają jakieś specjalne wystroje w sklepach robić, ale nie w Polsce. W Polsce się nie odważyli jeszcze. Nie, w Polsce dobrze. No, ale... Natomiast Donald Trump okazuje się, że... Mimo wszystko polecam rodzimych producentów mebli. Może oni nie są tacy kakaku i tam i nie wiadomo co. Ale Donald Trump zapewnia, że jego administracja rozpoczęła globalną kampanię na rzecz dekryminalizacji homoseksualizmu. No tak. Trudne w ogóle zwroty, o co chodzi? To jest smutna wiadomość. No, pytałem nawet naszą Polonię wczoraj, bo mamy taki program dostosowany czasowo do Polonii, czyli u nas wieczorem, gdzieś tam siódma, ósma, różnie tam się umawiamy. No i pytałem naszych głównie Amerykanów, widzów telewizji Idź Pod Prąd, no jak wy to interpretujecie? No oni mówią, no to taka kampania wyborcza, zbliżają się wybory 2020, no to Trump szuka
elektoratu. Szczególnie mówi, że trochę stracił, bo jak się okazuje, to ta klasa średnia mikro, czyli tacy no, praktycznie filmy rodzinne, to trochę straciły na tych reformach podatkowych, czyli zabrano im ulgi podatkowe, które dzisiaj tam wcześniej mieli na jakieś tam medyczne sprawy, na dzieci, coś tam. Także de facto ta mikroklasa średnia, czyli przedsiębiorstwa rodzinne, zapłaciły w tym roku wyższe podatki. To znacznie wyższe, że te ulgi to były głównie, odczuli je ci przedstawiciele tych koncernów wielkich. No i Amerykanie sobie to tak tłumaczą, nasza Polonia, to powtarzam ich opinię, że chodziło o ściągnięcie tych dużych firm z powrotem do Stanów Zjednoczonych, głównie oczywiście z komunistycznych Chin, żeby przeniosły z powrotem produkcję do Ameryki. I one rzeczywiście, te duże firmy, odczuły te reformy podatkowe, mikrofirmy nie, wręcz przeciwnie. No i teraz kampania wyborcza niebawem, a tu podatki podwyższone, no trzeba jakoś przykryć, jakoś szukać innego elektoratu. Tak rozumieją te dwa, no moim zdaniem, bardzo niefortunne, delikatnie mówiąc, tweety, bo ja nie wiem właśnie z czego, co tu czcić, co celebrować. No wiecie, celebruje się coś dobrego, nie? Jaka duma? Z czego? No to już mówiłem, nie będę się powtarzać. Tu nie dość, że duma, to jeszcze i święto. A ja nie widzę dumy, tylko najwyżej wiecie, co mogę tam zobaczyć, w tym kakaj, kuj i tak dalej, gołą dumę i tak dalej, nie? A już naprawdę nie widzę, czego tu miałby chrześcijański świat i chrześcijański prezydent chrześcijańskiego kraju, co tu świętować, nie? Także moim zdaniem jest to poważny błąd wizerunkowy. A pytałeś, o co chodzi? Oczywiście chodzi o to, gdyby napisał tweet, są homoseksualiści, dobra, nie chcemy ich prześladować w żaden sposób, tak, zgadzamy się, nie należy za to prześladować, dlatego walczymy z kryminalizacją. Kryminalizacja, czyli że za homoseksualizm była kiedyś kara więzienia. W wielu państwach świata, chyba w części do dzisiaj, znaczy no na pewno jest, no bo jak Trump mówi, że tu globalną taką kampanię... Tak, chyba kara śmierci jeszcze gdzieś się zdarzają. Może być tam, na pewno w jakimś tam gdzieś azjatyckim państewku niedawno ogłoszono, nie? Gdyby chodziło tylko, no słuchajcie, gdzieś tam prześladują tych ludzi ze względu na orientację seksualną, zabijają ich, wsadzają do więzień, my się na to nie zgadzamy, protestujemy. To bym zrozumiał, nie ma sprawy. To... zgoda, nie? Ale mówię, ten tweet idzie dużo dalej. Idzie w kierunku właśnie świętowania i dumy z tego, że ludzie sprzeciwiają się naturalnemu, bożemu prawu, czyli temu naturalnemu pociągowi seksualnemu chłopa do baby i baby do chłopa. Dobrze, udało się. Wszystko się zgadza. Jak już jesteś przy Trumpie, no to on się popisał... A ja się chciałem spytać jeszcze właśnie, bo zaraz ci oddaję szybko ten, tylko tak się zastanawiam, czy Trump, bo się zastanawialiśmy nad tym, czy on jest chrześcijaninem, bo wiemy, że Mike Pence jest, a tutaj są takie dowody, zaraz powiemy o kolejnym, że jest to wątpliwe, ja przynajmniej tak oceniam, czy... Na pewno przeżył życie wbrew wartościom chrześcijańskim, nie? To jest pewne, zarówno w biznesie, on tam zdaje się kilkakrotnie jakieś bankructwa ogłaszał, nie? Niekoniecznie był uczciwy w jakichś biznesach, takie jakieś ślady nawet jakiegoś, zdaje się, Polaka przy budowie, a dokładnie przy wyburzaniu jakiegoś tam wieżowca podobno oszukał, nie zapłacił tyle i tak dalej. Także jeśli chodzi o jego działalność biznesową, to niektórzy tacy, którzy czczą tak zwaną skuteczność, będą mówić, ale tam skuteczny biznesmen, ja mówię, że złamał wiele zasad etyki chrześcijańskiej w biznesie. Jeśli chodzi o jego życie prywatne, no to szkoda gadać, bo to był playboy taki, no, który łamał, mam nadzieję, że nie wszystkie i nie jest też dumnym i tak dalej, nie? Ale no, łamał zasady, prawo Boże w tym zakresie przez większą część swojego życia, nie? Kiedy wszedł już do dużej polityki, kiedy rozpoczął kampanię tą, by zyskać nominację partii republikańskiej, no w jakiś sposób tam się odżegnywał od tego, przepraszał i twierdził, że jest odmienionym człowiekiem. No widać jakąś zmianę, to prawda, to tak.
Jest kilka świadectw chrześcijan, o tym mówiliśmy, ludzi, którzy twierdzą, że słyszeli, jak zwraca się do Jezusa po zbawienie, wyznając swoje grzeszne życie do tej pory i chcąc je porzucić. Nie? Takie świadectwa od ludzi wiarygodnych. Nie zamierzam ich w żaden sposób dezawuować. Nie? Ale czy to była szczera decyzja Trumpa? No to nie wiem. Na pewno owocem jest, po pierwsze, przywrócenie w dyskursie publicznym mówienia o Bogu i Jego Słowie. Tu Trumpowi absolutnie nie można odmówić. Tak, osobiście nawet się do tego osobiście zaprasza nowonarodzonych chrześcijan. Pamiętamy takiego przestępcę, którego jeden agent z jakichś tajnych służb namierzał, handlarza narkotyków, wsadził go do więzienia, ale cały czas modlił się za tego bandziora. Modlił się, a ten usłyszał Ewangelię w więzieniu z radia chrześcijańskiego, nawrócił się i jakoś tam się skontaktowali i dzisiaj są najlepszymi przyjaciółmi i on, Trump, właśnie wziął tych dwóch ludzi jako przykład tego, co Jezus może zrobić z człowiekiem, kiedy człowiek zrozumie swoją grzeszność i zawoła: Jezus, zbaw mnie, nie? Mhm. Czyli takie przykłady on pokazuje. Tak, modli się światu. Też na przykład przy okazji uwolnienia tego pastora z Turcji. Też tak, tam doszło do modlitwy publicznej. Wiele przykładów można pokazać, że w przestrzeni publicznej znowu mówi się o Jezusie Chrystusie i o Jego zbawczej misji w sposób nieskrępowany. To jest ogromna, niedyskutowalna zasługa prezydenta Trumpa. Ale czy pod tym, gdzieś pod spodem nie ma tej motywacji PR-owej, tylko tego nie wiemy. No nie znam osobiście Trumpa. Może niebawem to się zmieni, ale na razie tylko kilku jego przyjaciół znam, a Trumpa osobiście nie. Choć chrześcijanie dobrze ogólnie się wypowiadają. Jeśli chodzi o konserwatystów amerykańskich, na przykład John Birch Society. Pamiętacie, z zeszłego roku byliśmy na takim uroczystym podsumowaniu kilkudziesięcioletniej działalności tej organizacji, największej, najbardziej zasłużonej, antykomunistycznej działalności, znaczy organizacji amerykańskiej, też o zasięgu wszechświatowym. I tam mówiono, 50-50 mniej więcej oceniamy szansę, czy ekipa Trumpa rzeczywiście wróci do chrześcijańskich, tych konstytucyjnych, wolnościowych korzeni Ameryki. Też był wykład tam Alexa Newmana, który mówił, analizując to, co Trump robi. Oczywiście jest podejrzenie, że on to udaje, a w rzeczywistości jest członkiem tego, jak oni nazywają, Deep State, czyli tego podziemnego państwa, które chce przekształcić też Amerykę i cały świat w jeden rząd światowy. Mówi, tego wykluczyć się nie da, bo to są rzeczy tajne, to nie jest tam Bilderberg, że się spotkają we fleszu i tak, że tak powiem, troszkę odciągają uwagę od prawdziwych tych globalistycznych rzeczy, ale tu mam zdjęcie Alexa Newmana z podobnym wykładem, a tu już jesteśmy właśnie na 60. rocznicy John Birch Society. Chodzi mi o to, że nie można wykluczyć, że Trump działa pod publiczkę i jak gdyby zmyla przeciwnika, nie? Czyli nas w tym momencie. To zawsze w polityce takie. Dzisiaj czytałem sobie, jak Jezus powołał 12 apostołów. Nie? No i powołał też Judasza. Nie? I chociaż wiedział, że go zdradzi. Także mówię, zdrada czy pozorowanie pewnych działań, no trzeba zawsze brać pod uwagę w naszym realnym świecie, bo żyjemy w świecie grzechu. Ale, i tu Alex Newman wyliczał wszystko po kolei, co Trump zrobił, to było do zeszłego roku, tak gdzieś do jesieni, do października. No i mówił, z tego wszystkiego widać, to się jednak układa przy paru wyjątkach w działanie antyglobalistyczne. W paru wyjątkach, bo mówił na przykład o nowym tym porozumieniu NAFTA, że ono jest bardzo niekorzystne, że jest jeszcze gorsze niż poprzednie, no to wielki minus, ale wymieniał wiele takich antyglobalistycznych działań Trumpa. I wniosek z tego wykładu był taki, że absolutnie na dzisiaj konserwatyści i chrześcijanie nie powinni atakować Trumpa, że na pewno jest przebierańcem i tak dalej, tylko wspierać go w tych dobrych działaniach, a krytykować w złych. No i to jest, myślę, bardzo, bardzo słuszne działanie. Ten tweet krytykujemy, bo moim zdaniem jest przesadny. Jest w tym sensie szkodliwy, nie? Bo sprawia wrażenie, tu zaraz na pewno ruska agentura powie,
Stany Zjednoczone promują homoseksualizm na całym świecie, nie? To jestem przekonany, że ten tweet zostanie użyty do takiej neobolszewickiej tu gdzieś narracji, nie? I rzeczywiście Trump się podłożył, bo gdyby powiedział tylko o tym, żeby tam nie wsadzać tych homosiów do więzień, czy absolutnie ich tam nie karać śmiercią, wszystko było okej, okay, ale pojawiło się... Do więzień można wsadzać pod warunkiem, że popełnią jakieś przestępstwo. No tak, no wtedy trzeba. Tu nie może być taryfy ulgowej czego, żeby jak dla księży katolickiej. Nie wyszło, że mają dary właśnie. Tak, no bo księża katolicy na przykład w ogóle nie mają przestępstw pedofilskich na swoim sumieniu. Jaki jest dowód? Bo Kościół tak powiedział. No nie. Nie. Jest poważniejszy dowód. Bo w więzieniach jest tylko dwóch. A, ten dowód. A ile murarzy! O, to są dopiero pedofile według telewizji Rachonia i Kurskiego. Kościół katolicki jest niewinny, bo tylko dwóch siedzi. A murarzy to jest na każdej budowie tam. Biskup, przepraszam, majster pedofil na pewno siedzi. No. To trzeba uważać, bo... Uważajcie, szczególnie jakiś kościół tam. Znowu w Gdańsku się spali, będą murarze pewnie odbudowywać. To... i mogą zagrozić. Zagrozić mogą instytucji kościelnej poważnie. A Notre Dame też tam było niebezpiecznie. Jak się skończyło? No ale jeszcze skrytykujemy Trumpa, nie, bo skrytykowaliśmy go za ten tweet, ale dołożył jeszcze bardziej. No podziękował. Dzięki Janowi Pawłowi II miliony ludzi mogą żyć w wolności. Tak, takie oświadczenie przy okazji rocznicy wizyty pierwszej Jana Pawła II do Polski. Biały Dom wspomniał o tym ustami Donalda Trumpa. Wspominając długą walkę polskiego narodu przeciwko komunizmowi, musimy potwierdzić, że miliony ludzi mogą żyć w wolności dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II i jego niezwykłemu życiu, wyznawcy Jezusa Chrystusa i mistrza w walce o ludzką godność i wolność religijną. No właśnie, i znowu przesada. Gdyby powiedział jakąś taką formułkę jak o Bolku, nie? Że on tam obalił z Danką komunę całą, nie? No obalił prawie tira jakichś alkoholi, kiedy siedział tam w tym luksusowym zesłaniu. Gdzie to? Tam w Bieszczadach, w Arłamowie tam siedział, wypił ponad chyba 1000 czy ileś tam flaszek czegoś, nie pamiętam. No, w każdym razie, że tam tir nie byłby pusty, jakby załadować to, ile tam ten biedny zesłaniec i męczennik komunizmu... Można posłuchać na przykład nagrania rozmowy z bratem, jak tam przeprowadzono. Są ciekawe rzeczy. Można pochodzenie od cesarza Walesa też chyba mają we dwóch, nie? Cesarscy i Ceśka są. Też jest, znaczy ta Danka też jest spokrewniona z żoną cesarza Walesy, nie? Aha. Także to no, wszystko działa, no to takie mamy jelity. No, gdyby powiedział jakąś tam formułkę, tak jak o tym osobowniku, tak celowo się przejęzyczam, żeby nie było, no to jeszcze by można to machnąć ręką na zasadzie, tak jak przyjeżdża do Polski, no to też tam się niekiedy tam spotkają z Wałęsą, czy nie spotkają, albo przynajmniej tam jakoś pomachają mu ręką i tak dalej. No z tego względu, że to jest ikona w całym świecie znana. To, kiedy na przykład byliśmy w John Birch Society, i miałem tam przemówienie o historii walki o wolność w Polsce z ostatnich 100 lat, no to mówiłem, że to jest podróbka, że to jest marionetka komunistyczna i tak dalej. I tam wszyscy kiwali ze zrozumieniem, czyli elita amerykańska wie, ale elita amerykańska, no to tam jest 0,5% ludzi i tak dalej, a powiedzmy 5% ludzi, którzy w ogóle wiedzą coś o Polsce, no to znają dwa hasła, Walesa i JP2. Nie? To jest taka mniej więcej świadomość ogółu mieszkańców ziemi i nie znają prawdy ani o jednym, ani o drugim zwykle, tylko Walesa, JP2, Solidarity, no i takie mniej więcej na zasadzie popkultury mają informacje. No i niestety politycy, którzy są wybierani w sposób demokratyczny, muszą wiedzieć o tym, o tej świadomości popkultury, jaka jest w społeczeństwie i do tej świadomości, a nie do prawdy historycznej, no niestety odwołują się w swoich wystąpieniach publicznych i dlatego no do dzisiaj tam Wałęsa jest niekiedy fetowany przy tych różnych wizytach głów państw, nie? No ale teraz zobaczcie, kiedy Donald Trump przyjechał do Polski parę lat temu, to powiedział, że Polacy są w niewoli biurokracji, nie? A teraz mówi, że żyjemy
wolności. No to trzeba się zdecydować. Tu widzę niekonsekwencje w stanowisku Donalda Trumpa. Pytanie, kiedy mówił prawdę? No ja jednak odczytuję, że to wtedy mówił prawdę, że rzeczywiście ma świadomość, jak komuniści opanowali gospodarkę, opanowali państwo, jak za pomocą systemu podatkowego, czyli rabowania pieniędzy z naszych kieszeni, za pomocą systemu fiskalnego, dalej można powiedzieć, okupują Polskę. Nie? I wtedy mówił właśnie tak, że nasze serce rosło. Nie? No a teraz sprzedaje nam kit, sprzedaje legendę, że to rzekomo Jan Paweł II obalił komunę i że żyjemy w wolności. Nie żyjemy w wolności, żyjemy w miękkiej dyktaturze, czy to jest Platforma z PSL-em, czy dzisiaj PiS z PSL-em, bo nie wiem, czy słyszałeś. Towarzysz Gaweł! Już bierze nocną zmianę i towarzysz Pawlak będzie razem z Gaweł, czyli z Gowinem, u towarzysza Wiesława. No, Michnika jeszcze chcą zaprosić. Ja mam właśnie taką wizję, że Michnika my się nie zorientujemy, PiS będzie się nazywał PiS, a tam będzie PSL, będzie PSL i Gazeta Wyborcza będzie. Na razie Michnik mówi, że go będą w tiurmu wsadzać za narkotiki. No nie wiem, co on bierze, nie? Ale no to już jego sprawa, nie? Także jaja jak berety można są w tej Warszawie. Teraz już będzie PSL z PiS-em. No już Platforma z PiS-em była, no bo przecież Gaweł to, czy Gowin, no to jest Platformer taki nastajaszczy. Ja tylko czekam, kiedy do PiS-u się towarzysz Tusk zapisze. No to może być, to może być. Tu już jakaś... Tak, bo miejsce dla niego trzeba teraz znaleźć chyba. Jakiś deal z Rosją już Kaczyński tam szykuje. Już zaczyna się coś przebąkiwać, że tu zwrot wraku tego śmego, że mają na kwiecień 2020, że Kaczyński ma pojechać do Katynia. Drugi teraz. Nie wiem, czy słyszałeś. Taki jest plan. Tego nie słyszałem. Czyli świeżutka jak bułeczka informacja, że już se o tym gadają. No to Tusk musi być przecież wzięty też, nie? No bez Tuska o tym się nie da rozmawiać. No. Czyli Tusk zapisze się do PiS-u. To już niebawem my, oczywiście gazety piszą, że na razie PSL się zapisuje do PiS-u, a my idziemy dalej. Mówię, no coś tam się obcyngalać. Jak już towarzysz Pawlak z nocnej zmiany, czyli ten, który obalał rząd Olszewskiego, będzie w PiS-ie. No to nie może tam nie być w tym nierządzie, w tym chlewie pisowskim towarzysza Tuska. No ja się na to przynajmniej nie zgadzam. To jest niesprawiedliwość. Pawlak może być, no to i Tusek może być. No proszę, towarzyszu Jarosławie, towarzyszu Kaczyński, bierz ten cały chlew, pokaż całej Polsce, ile jesteś wart. No, znaczy to już tam mądrym to pokazał, a no tam nie wszyscy jeszcze są przekonani, bo są jeszcze tacy twardogłowi pisowcy, którzy myślą, że towarzysz Wiesław, to on rzeczywiście prowadzi ku wolności. No ale to... To jest wysublimowana polityka, ty jej nie rozumiesz. Nie, nie, no ja takich rzeczy naprawdę nie rozumiem. Młode pokolenie, dzięki Bogu, też tego nie rozumie. 70%, 2,5 powiedziało, mamy was w dupie, drodzy pisowcy, platformersi i konfederaci barscy, czy nie, przepraszam, tu akurat targowiccy. Także... To są dobre zmiany, a teraz wracamy do Tuska i jego tej propagandowej mówki pod adresem Jana Pawła II. No, moim zdaniem... Tuska, nie Tuska, tylko Trumpa. Trumpa, tak, przepraszam, Trumpa, no już tak od tego Tuska to już mi się normalnie lasuje. Chodzi o Trumpa oczywiście i to, co powiedział o Janie Pawle II. No już tam o tej świętości Jana Pawła II, o tym, jak on tam Chrystusa naśladował, to już w ogóle kpina, nie? To widać, że to jest pod Polaków. Ten przekaz jest do Polaków. Do Polonii może bardziej? Nie? Do Polaków, Polaków w Polsce. Moim zdaniem jest do Polaków w Polsce. Zaraz ci dam dowód, a jak ci nie dam, to mnie zapytaj. Zapytam, o ten dowód to zaraz powiem, dowód. Że to chodzi o Polaków. Bo jaką mamy, że tak powiem, mapę, nie? Gdzie się ta wypowiedź pojawiła? Otóż jeszcze do niedawna Stany Zjednoczone były bezdyskusyjnym liderem preferencji Polaków, jeśli chodzi o zagranicę, nie? Czyli Amerykanie, wolność, statua wolności i tak dalej. Ale PiS praktycznie całkowicie nie zrobił porządku z rosyjską agenturą i z chińską agenturą.
szczególnie właśnie w tych mediach internetowych. Na chińską to mamy takie dowody twarde, nie, że w ogóle. Bo oni współpracują przez chińską agenturą, towarzysz ten taki świniuk, jak on tam się nazywa, pies go i tak nie dalej. Pomujmy. On tam sobie pagody rysuje i jeździ na zloty partii komunistycznej, no to jak on komunizmu będzie... tam nie widział. Tam on nie widział komunizmu, to jak on będzie z agenturą chińską walczyć, nie? Tam jednego szpiega komunistycznego dali na tacy, no to go przymknęli i cisza, i nie ma następnych. Taki jeden szpieg był, to wiecie, zawsze jest siatka szpiegów, a tu jest jeden, nie? W Polsce, no to fajnie. No ale wróćmy do naszej tej mapy. Agentura moskiewska, agentura niemiecka i agentura chińska doprowadziły do tego, że Stany Zjednoczone mają coraz gorsze notowania w Polsce. Nie? Partia rosyjska i partia chińska no, namieszały dość dużo, zdobyły nawet poważny wynik. No, bliski tam 4... 120%. 4,7, no tam bliski, ale no to jest poważny wynik, mimo wszystko. Udało się 20 tysięcy młodych ludzi postawić przed ambasadą amerykańską, którzy wykrzykiwali go home, nie? Do Amerykanów przed ich oknami wykrzykiwali go home. I to był tłum 20 tysięcy ludzi. I to nie było za Bieruta, to nie było za Stalina, to było za Kaczyńskiego i Dudy, nie? Mhm. Także to pokazuje skalę bezradności Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o walkę z ruską agenturą. Nie? Albo jest to, że tak powiem, ta niemoc, jakby to powiedzieć, prawdziwa, nie? Albo pozorowana. Ja nie wiem, raczej bym obstawiał, że pozorowana niemoc, ale może i prawdziwa. Może to są impotenci prawdziwi, oni nie udają. Nie? Tym gorzej dla nich. No w jednym i w drugim przypadku ci ludzie nie nadają się do rządzenia Polską. No to my już wiemy i to o tym dawnośmy mówili. Nie byli w stanie przewrócić okrągłego stołu. Kibicowaliśmy Prawu i Sprawiedliwości na początku. Wzywaliśmy tu w każdym programie Jarosławie, zerwij więzy z komunistami, wywróć okrągły stół. Możecie sobie zobaczyć sprzed 3-4 lat nasze programy cały czas praktycznie szły w tym duchu, nie? Że PiS daje szansę, żeby zbudować większość, która wreszcie przekreśli zdobycze Jana Pawła II i okrągłego stołu, bo okrągły stół no to jest osobiste błogosławieństwo papieża było do tego dane, to biskupi katoliccy, czyli bezpośredni poddani papieża Jana Pawła II, oni zaprosili komunistów, oni dali miejsce, to w rezydencji biskupiej najpierw były te pierwsze rozmowy komunistów i, tej, i ich tych agentów, czyli tej farbowanej opozycji i tak dalej, jak profesor Zybertowicz bardzo trafnie powiedział, za co nie został profesorem tym belwederskim, jak wiecie. I teraz na tej mapie, gdzie tutaj antyamerykańskie nastroje rosną w sposób lawinowy, szczególnie w sieci, no trzeba coś zrobić, nie? Co zrobić? No, spróbujmy zagrać Janem Pawłem II. To, że mówiłem o tym dowodzie, to, że to jest PR-owski chwyt, no może trochę więcej niż PR-owski, bo chodzi o dotarcie jakoś do Polaków, nie? Nie da się do Polaków dotrzeć przez wolność, bo Polacy wolności nie znają, nie rozumieją, co to znaczy wolność osobista, nie chcą dostępu do broni, nie chcą znaczy sprawiedliwego rządu, tylko na różnych złodziei głosują. Także za pomocą haseł wolnościowych nie da się. Za pomocą haseł biblijnych, no nie da się, bo przecież nie znają Biblii. To co Polacy znają? No znają kult JP2. To jest erzat, substytut, można powiedzieć, takiej mentalności Polaka. To jest kult JP2. Nie? To już nawet nie Kościół, bo w wielu polskich domach dzisiaj kto jest papieżem? Nie? Jak są kalendarze jakieś czy co? To co? Franciszek jest? Benedykt? Nie, tam cały czas wiecznie żywy jest Jan Paweł II i on wisi na kalendarzach, na jakichś obrazach, na portretach. No mają, tam oni wiedzą, że się zmienił papież i teraz jest jakiś inny, ale to nasz papież to jest właśnie ten najlepszy, jedyny i tak dalej. Nie? Czyli kult JP2 jest osią narodu polskiego. No takie są fakty. Amerykanie to wiedzą, nie? Póki co ani wolnościowo, ani biblijnie nie dało się Polaków, że tak powiem, zbliżyć do prawdy. No to Amerykanie mówią, dobra, no to jak jest, oni tak czczą bałwochwalczo tego Jana Pawła II, no to wykorzystamy Jana Pawła II, żeby ocieplić wizerunek Stanów Zjednoczonych w Polsce. No tak odczytuję ten artykuł. Dowód?
Znasz wypowiedź biskupa Jędraszewskiego? Domyśliłem się. I masz od razu dowód! Jest! No! Donald Trump potrafi uczciwie spojrzeć na przeszłość. No, zobacz, nie... Wchodzi w szczegóły? Wchodzi w szczegóły. Dlaczego tak potrafi? Potrafi uczciwie spojrzeć na naszą niedawną, chociaż już 40 lat trwającą przeszłość, historię. Dziwiłbym się, patrząc na to, co się dzieje w Europie, kiedy celowo, programowo wycina się chrześcijańskie korzenie z naszej świadomości. Gdyby współcześni przywódcy europejscy nawiązali. Czyli, że europejscy przywódcy tego nie robią, a Trump zrobił. Jest! I kto to głosi? Kościół katolicki. Mafia pedofilska, nie? Zobaczcie, że Trump potrafił zmusić Skuteczniejszy niż Bannon. Tak, potrafił zmusić Kościół katolicki w Polsce, na razie jeden biskup, no ale taki dość ważny, szczególnie dla tej prawej strony sceny politycznej, ten biskup jest pokazywany jako prawdziwy konserwatysta i tak dalej. Zobaczcie, on sławi Stany Zjednoczone. On sławi prezydenta Trumpa. I o to w tym wszystkim chodzi. Czyli za pomocą kultu JP2 Trump próbuje ocieplić wizerunek w Polsce, która jest przejmowana przez lobby, przez agenturę rosyjsko-komunistyczną w mediach społecznościowych. Przypominam, że biskupi zbojkotowali wizytę Trumpa, a teraz jeden biskup się wyłamał. Może pójdą za nim następni, zobaczymy. Ale już ten biskup to jest sukces Trumpa. On mówi, zobaczcie, Merkel nie wspomniała, Macron nie wspomniał o Janie Pawle II, a prezydent Trump, choć zobacz, tam jest, że nie katolik. Tak, jest napisane, protestant. Nie katolik, podkreślił to. Tak, nie katolik, tylko protestant. Zwróć uwagę, że Trump nie jest katolikiem. Jest protestantem, a pamięta o Janie Pawle II. No zobacz. Chciałeś dowód? Jest dowód. No to nawet masz. Nawet mam napisany. Myślę, że dobrze, że tylko Jędraszewski się w sumie odezwał, bo reszta biskupów... No jakby Głódź... Wątpliwe, nie? Jakby się Głódź odezwał, to by był w ogóle wstyd i hańba, nie? Ten Jędraszewski, chwaliliśmy tu go, jak tylko został chyba biskupem krakowskim, powiedział dość mądre słowa o teorii ewolucji i o stworzeniu przez Boga, także tu był wychwalony. To na pewno pamiętacie, że to jest człowiek, który przynajmniej na bezczela nie uprawia takiej propagandy Franciszka. Nie? To jakiś plus ma. Nie? To mu tam zaznaczyliśmy ten duży plus i to chyba, nie wiem, tak gdzieś z rok temu, może troszkę mniej, tam nie wiem, 6-8 miesięcy, no ale w zeszłym roku to było, to już bardziej nie 6, tylko więcej. Więcej myślę. Bo już 6 koło się roku. Zaczął, nie? To może i koło roku można to sprawdzić. Biskup Jędraszewski i tam o teorii ewolucji się wypowiadał. Wydaje mi się, że jeszcze też zraźmy go pochwalili. No i teraz, no rzeczywiście widać, że wszedł w rezonans z narracją amerykańską. Nie? Tu prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, a tu biskup Jędraszewski Polakom tłumaczy, zobaczcie, Stany Zjednoczone dobre. No to jest oczywiście wykorzystanie systemu, który dzisiaj służy złu. Bo że papież Franciszek jest komunistą, że służy komunistom, że podpisuje tajne porozumienia z komunistycznymi Chinami, no to wszyscy wiemy. I teraz to jest majstersztyk w tym sensie takim już makiawelicznym, nie mówię o moralnym, nie? Że zobaczcie, tę, no nie wiem jak to nazwać, no to imperium zła, o tak można powiedzieć, Trump potrafi wykorzystać do swoich celów. Nie? W tym makiawelicznym sensie jest to, że tak powiem, majstersztyk, ale w sensie moralnym jest to złe, w sensie duchowym to jest katastrofalne, bo utwierdza w Polakach przekonanie, że Kościół katolicki to nie są tylko ci biskupi pedofile, to nie jest tylko mafia, która służy komunistom, tylko że tam no, korzeń jest dobry, czyli partia tak, wypaczenia nie. I w tym sensie jest to duchowe, bardzo smutne wydarzenie. Ono zapewne tam jakiś PR-owy skutek odniesie, ale duchowo jest to utwierdzanie zabobonu. No można tak powiedzieć, że jak to się mówi, głupiemu to już nic nie zaszkodzi,
Nie? Czyli to jest przekaz do tej głupszej części narodu polskiego, który absolutnie nie zna historii, który nie wie o tym, co Jan Paweł II robił, nie tylko jeśli chodzi o krycie pedofilii, ale o krycie komunizmu. Bo Jan Paweł II jest czołowym progresistą, nie? I o tym Polacy nie wiedzą. Nie? Bo gdyby wiedzieli, no to może niektórzy mówią, zaraz, ty to może nie taki święty. Nie? Ale o tym Polacy nie wiedzą, żyją w ogłupieniu i ten przekaz to jest właśnie do tej części Polaków. No niestety, no, mamy naród niedoinformowany. Kościół katolicki ma ogromną zasługę w tym, że mamy głupi, niedoinformowany naród. No i jakoś trzeba się z tym głupim narodem porozumieć, bo tu mają kolejne wojska amerykańskie lądować, nie? Tu już mamy... Po Europie nieźle jeżdżą Amerykanie swoją drogą. No, zablokowali Czechy, słyszałem. Także tam się dzieje. Cały czas jest ruch wojsk na wschód, bo te przez Czechy to jadą właśnie tam do Rumunii, na Węgry i do Rumunii. Ale no to pokazuje, no taka jest polityka. No to jak się nie ma dobrych kart, no to się uprawia blef. To jest blef. Zarówno ten komunikat na temat LGBT, jak i na temat obrońcy komunistów, bo to trzeba jasno powiedzieć, że Jan Paweł II stał na czele lobby kardynalskiego, które na Soborze Watykańskim II obroniło komunizm przed potępieniem jako najbardziej szkodliwą ideologię w dziejach ludzkości, jeszcze bardziej szkodliwą niż te nazizmy, faszyzmy i tak dalej. Bo o ile Hitler i koledzy zamordowali, no ile się mówi, 20 milionów ludzi, czy tyle, to komuniści 100 milionów. Także w tym zestawieniu statystycznym komuniści są o wiele gorsi i groźniejsi. Nie? Także zresztą można pokazać trwałość. Nie? Hitleryzm upadł wraz z upadkiem Niemiec i praktycznie się nigdzie nie odrodził, a komunizm jest ewoluuje. Wiecznie żywy, nie? I cały czas zagraża światu. Także z tego względu to zwycięstwo komunizmu dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II, a to nie jest moje zdanie. Tu wiecie, wielu katolików, czy takich pisowców, czy konserwatystów, no jak ja mówię, że papież Jan Paweł II obronił komunistów na Soborze, to ja to przeczytałem w takim tygodniku chyba Do Rzeczy, czy ja to ich tam nazywam Od Rzeczy, ale oni z uporem nie przyjmują mojej sugestii i nazywają się dalej Do Rzeczy. I tam sławny pisowski profesor Sławomir Cęckiewicz. Jest taki artykuł, gdzie on właśnie to szczegółowo opisuje. Rolę Jana Pawła II w obronie komunistów na Soborze Watykańskim II. Zresztą taki film kiedyś tam oglądałem, hagiograficzny o papieżu, i tam też to było, że tu już tam nie wiadomo było i wreszcie tam papież, taka scena jest, mówi, że komunizm trzeba miłością pokonać, a nie tam ekskomuniką, czy potępieniem i tak dalej. No to wiecie, to nawet hagiografowie przyznają papieżowi Polakowi tę rolę obrońcy komunistów przed anatemą, przed potępieniem, i do dzisiaj komunizm w środowisku katolickim jak najbardziej jest, że tak powiem, dopuszczany do głosu. Mówiliśmy o katolickiej Austrii, gdzie praktycznie komunizm jest oficjalnie czczony. Tam w ogóle nawet nie ma zająknięcia, nie? Co do tego, że komunizm jest dobry. Nie? Tu nasi korespondenci z Austrii, których też serdecznie pozdrawiam, teraz są w ciekawej podróży. No to bardzo życzymy wam dobrych różnych przeżyć i bezpiecznego powrotu do nas. O, tu mamy Iwet i Floriana, nasze małżeństwo z Austrii. To oni to mówili, że tam komunizm jest oficjalną, główną ideologią, a to jest przecież najbardziej katolicki kraj. Tak, to jest wprost jest łączony z wizerunkiem Chrystusa też na przeróżnych plakatach. A nie, no to oczywiście. Ja przypominam, że to właśnie Austro-Węgry były ostoją katolicyzmu. Nie? Dopóki nie przegrali tam pierwszej wojny światowej, później katolicyzm, Watykan musiał szukać innych, że tak powiem, obrońców. I kto był następnym, jak już upadło imperium katolickie austro-węgierskie, które wcześniej nawet wybierało papieża, to cesarz Austro-Węgier chyba do 1911 roku miał takie prawo weta, jeśli chodzi o kandydatów na papieża. Schedę po tym katolickim imperium, kto przejął? To katolicy nie wiedzą.
Kto był obrońcą państwa katolickiego, jak upadło austriackie imperium? Niemcy. Faszyści. Towarzysz Benito Mussolini wziął pod opiekę Watykan, dał mu w ramach tych, tam nie wiem, jakichś porozumień, jak tam laterańskich czy coś, to się nazywa, w latach 20. dał właśnie kościołowi katolickiemu prawo do posiadania państwa kościelnego, dał im ziemię, to Benito Mussolini dał kościołowi katolickiemu, można powiedzieć, ten dzisiejszy status dyplomatyczny, że to jest państwo, które ma tym dyplomatów, przedstawicieli, ambasady, nuncjuszy w całym świecie. To jest zasługa faszystów. No. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu trochę. Ale to w szkołach to tam nie bardzo wam o tym powiedzą. Gdzieś tam coś może wspomną, ale żeby pokazać, kto się zaopiekował kościołem. No upadło austriackie katolickie imperium, no to faszyści zaopiekowali się kościołem. A po faszystach, jak przegrali faszyści, no kto się zaopiekował? Komuniści. Noż to oczywiste. Oni się zawsze wszystkimi opiekują. Mike Pence mówił, że teraz, wiele rzeczy mówił ciekawych, ale powiedział, że między innymi, że teraz trwa walka między globalizmem a nacjonalizmem. No a w... Czyli patriotyzmem. Można tak powiedzieć. A w Stanach pada inny głos, że jedyną nadzieją jest globalizm, a izolacjonizm i protekcjonizm są złe, bo właśnie odciągają od globalizmu. Zaraz, to chyba głos Stasi, nie? No nie wiem, na Uniwersytecie Harvarda. Tak, no ale to... Stasi, możliwe to? No, a myślisz, że niemożliwe? Czyli co, no, tam, na pewno Wałęsy tam nie zaprosili, tam komuniści mam nadzieję. Też? No, wiesz, to był kiedyś, zdaje się, chrześcijański uniwersytet, ale już wcześniej ateiści zaczęli przejmować chrześcijańskie uniwersytety i dzisiaj Uniwersytet Harvarda, no to jest jeden z bardziej takich, oczywiście ważnych, opiniotwórczych, tam srututu, tam różne ma zasługi, niekwestionowane, ale jest wylęgarnią tych antychrześcijańskich, antykonserwatywnych elit amerykańskich, to tak zwane wschodnie wybrzeże, to się mówi, nie? I oni zaprosili agentkę Stasi tam przecież, zdaje się. No to stąd to ten głos Stasi się tam rozlega, no czyli tak. głos Moskwy. Eto Radio Moskwa. Przygłaszajem. Prosto z Słuchać. Harvardu. Prosto z Harvarda. Kanclerzyca została nawet wyróżniona doktoratem honoris causa nauk prawnych. Jedna z naszych słuchaczek napisała, słuchajcie, zakładajcie ten swój uniwersytet, bo już mam dosyć. Rozumiemy, no, to upodlenie świata akademickiego jest naprawdę wielkie. Ale tak jakoś cicho ta wizyta mimo wszystko, przynajmniej w moim odczuciu, przebiega w Stanach. Może dlatego, że Trump wyjechał do Wielkiej Londynu. Brytanii robi tam, nie spotkał się niezły tam porządek robi, ale tam z kolei głos islamski. Zobaczcie, tu głos Stasi mamy z Harvardu, no oczywiście tam z Berlina, ale w Harvardzie się rozlega, a tu głos islamski rozlega się skąd? Prosto z Londynu. Prosto z Londyna, no. Tak, dzień przed odbyciem, przybyciem Donalda Trumpa, Sadiq Khan. Kto to jest? Sadiq Khan? Tak brzmi to europejsko, jest, nie? No, tak nie bardzo europejsko, nie? Ale ma stolec. Tron. Tron. Sedes ma europejski, bo jest merem, to się mówi, czy burmistrz Londynu. No takim prezydentem miasta, nie? Tak jak u nas są prezydenci, no to trzeba powiedzieć, że z prezydentem Londona, no. Tak, porównał Donalda Trumpa do faszystów XX wieku. Oh. Prezydent Donald Trump jest tylko jednym z najgorszych przykładów rosnącego globalnego zagrożenia. Czyli on się globalizmu też boi, może? Nie, Nie, ale to jest chrześcijańsko-konserwatywne globalne zagrożenie. Aha. Zagrażające naszym ciężko wywalczonym prawom i wolnościom oraz wartościom. Rozumiem, lewackim. Islamskim. Islamsko-lewackim, no bo to jest jedno, już dzisiaj ja mówiłem o sojuszu komunizmu, islamu i kościoła katolickiego. I wymieniał dzisiaj mówił jednym głosem. Donalda Trumpa, Viktora Orbana, Matteo Salviniego, Marie Le Pen i Nigela Farage'a. Farage'a, dobrze. To są ci najgorsi wrogowie. Zobaczcie, że PiS się tam nie znajduje. Ciekawe, jest taka niewielka partia hiszpańska, jakoś Vox zdaje się, nie? Czy coś takiego. To pamiętacie, to PiS się z nią spotkał. Konserwatywna podobno. Tak, ale PiS się z nią spotkał przed wyborami i teraz ta partia mówi, że ona nie chce z Salvinim.
Nie? Czyli teraz mamy ślad dodatkowy, że kiedy Salvini przyjechał do Polski, to to samo usłyszał od towarzysza Wiesława, czyli Jarosława Kaczyńskiego, że oni absolutnie nie chcą. I oni pójdą z Niemcami. To mówiliśmy, proszę, macie kolejny przyczynek do słuszności naszej tezy, że PiS to zdrajcy antykonserwatywni, a oczywiście będą udawać konserwatystów. No, takich ze Stasi niemieckich. Z Harvarda, o takich. Z Harvarda. Zaraz ciekawe, jak tam z Oxforda teraz głos jest. No z Oxforda nie lepiej, też przejęty. Też przejęty. Ale Liberty się trzyma. Liberty. Może zaprosimy was na krótki przerywnik z niedzielnego kazania, które było bardzo polityczne, zresztą jak zwykle, bo Biblia jest bardzo polityczną księgą. Cały czas Jezus mówi o sobie, że jest królem normalnie. No a król, no to funkcja polityczna, chyba się zgodzicie, ale i wiele innych rzeczy szczegółowych. I oto właśnie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych przemówił na tym największym chrześcijańskim uniwersytecie świata, Liberty University. Miałem okazję dwukrotnie być na tym uniwersytecie, nawet raz przemawiać. Teraz tu mamy wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i po tym, co on powiedział, ja to na naszym kazaniu zaprezentowałem, dyskutowaliśmy trochę, ale z tego powstał taki króciutki, taki mały challenge'ik dla polskich pastorów. Posłuchajmy. A teraz challenge, mały challenge'ik dla tych wszystkich leniwych, gnuśnych i głupich pastorów, którzy mówią, że chrześcijanie nie powinni mieszać się w politykę. Na najbliższym spotkaniu niedzielnym swojego kościoła puśćcie ten krótki materiał, a potem ogłoście tę swoją diabelską prawdę, że chrześcijanie mają się nie mieszać do polityki. Jak was na kopach nie wyniosą, to powiem, że jesteście błogosławieni wśród durniów. A normalna reakcja, no to powinna być właśnie taka. No ciekaw jestem, który z pastorów spróbuje to zrobić. Nie wiem, chciałem zgadywać, ale co będę zgadywał? Przecież wiadomo, jak będzie. Chociaż... To, żeby nie było, że my tylko katolickich księży czy pedofilskich biskupów krytykujemy. Widzicie, że dokładnie tak samo traktujemy tych, którzy się podszywają za pasterzy biblijnych, za pasterzy Jezusa Chrystusa w środowiskach, powiedzmy, protestanckich. Tak. Ja przypomnę, że rozpoczyna się dzisiaj ta wizyta Trumpa, więc ten no, chrześcijański głos może do Europy zawita. Bo no, wyspy to dość podatny grunt na głos takiego chrześcijaństwa no właśnie, wolnego. No, kiedyś stamtąd to chrześcijaństwo stamtąd popłynęło, prawda? Popłynęło, może, no, ale może wróci. Dlaczego popłynęło? No, bo nie miało tam wolności. Nie? Oczywiście reformacja w tym pierwszym uderzeniu zniosła monolit i taki rząd dusz Rzymu, czyli kościoła rzymskokatolickiego, nie? Ale w to miejsce powstały, że tak powiem, pomniejsze ośrodki kontroli myśli, czyli kościoły narodowe. Nie? I pierwszy kościół narodowy gdzie powstał? Pytanie dla licealistów maturalne. Gdzie powstał pierwszy protestancki kościół na świecie? Wszyscy właśnie myślą, że w Wielkiej Brytanii, ale to jest nieprawda. Pierwszy kościół protestancki, narodowy, to powstał na ziemiach polskich. To właśnie król Jagiellon, Zygmunt Stary, jeden z najmądrzejszych polskich władców, przyjął hołd lenny od wielkiego mistrza krzyżackiego. Taki obraz powinniście znać. 1525. Hołd pruski to się nazywa. Wszyscy się cieszą, że to oznacza ostateczne zwycięstwo Polski nad krzyżackim zakonem, ale w rzeczywistości to jest co innego. Państwo zakonne, czyli ci zakonnicy krzyżaccy, porzucają Watykan i przyjmują luteranizm. I szukają teraz protektora. Cesarz nie za bardzo, no to król właśnie polski, Zygmunt Stary, mówi, ja będę waszym
obrońcą, przyłączcie się do mojego królestwa, wasze państwo, przyłączcie do mojego królestwa, ja jako król będę obrońcą waszego protestanckiego państwa. To jest prawdziwe znaczenie hołdu pruskiego. I dopiero parę lat potem, zdaje się 8, dopiero Kościół Narodowy na terenie drugiego państwa, tu Anglii, powstaje w tym, no, prawie 10 lat później. No, ale przenosimy się do Anglii. Kościół Narodowy to nie jest jeszcze wzorzec biblijny. Tak jak Kościół z jednym takim satrapą, który rządzi wszystkimi chrześcijanami, to jest wzór bardziej azjatycki, piekielny, ale absolutnie nie znajdziecie czegoś takiego w Biblii. Tak samo i Kościół Narodowy, czyli że głowa państwa kieruje Kościołem, też nie jest absolutnie wzorcem biblijnym. Niczego takiego w Biblii nie znajdziecie. Dlatego chrześcijanie, którzy zaczęli czytać już z większą odwagą w tym kościele anglikańskim Biblię, no widzieli, że tego nie ma. No to nie chcą tego, jak nie ma. Bóg mówi, że oni mają być wolni, no to oni chcą być naprawdę wolni, nie? Do wolności wyswobodził was Chrystus, dlatego nie poddawajcie się w żadną niewolę. No to my spieprzamy z tej Anglii, bo tu nie ma wolności w tym narodowym kościele. No już nie jest to katolicki, ale niewiele lepiej, nie? No i sobie taki wynajęli statek majowy, kwiatuszek, Mayflower, no i tu widzicie ich pierwsze święto dziękczynienia, gdzie dziękują Bogu za opiekę, że bezpiecznie dotarli właśnie do nowej ziemi. Tam zakładają nowe państwo. Oczywiście ono nominalnie jest jeszcze pod koroną brytyjską, ale jest już tam dużo więcej swobody religijnej. O ile jeszcze tam wojska brytyjskie pilnują, żeby podatki płacili, to już w te sprawy religijne praktycznie nikt nie tak głęboko nie wnika i powstaje wiele biblijnych kościołów, o czym zresztą marzyli ci ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych. A potem królowi przyszło do głowy głupi pomysł: podwyższyć tym chrześcijanom podatki. No i tu się zaczęły sprawy. Zapraszamy na film Patriota. No i właśnie to sobie obejrzyjcie. Film Patriota i tak dalej, i tak dalej. Nie? Dlatego Wielka Brytania rzeczywiście poszła we właściwym kierunku, odrzucając dyktat cesarza, papieża, nie? Tego władcy, który chciał całym światem rządzić chrześcijańskim. Ale potem niekoniecznie tak daleko poszła, jeśli chodzi o posłuszeństwo Biblii. Kościół anglikański pozostał głównym kościołem. Król był głową kościoła, czy tam królewna nawet, nie, znaczy królowa, i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj jest to państwo bardzo mocno zeświadczone, a ze względu na potęgę kolonialną jest nasycone ogromem... Zmiksowane, tak. Jest multikulti. Jedno z pierwszych multikulti to właśnie Imperium Brytyjskie, bo rządziło praktycznie całym światem, nie? Nad Imperium Brytyjskim nie zachodziło słońce, czyli wszędzie miało swoje kolonie na całej ziemi. No to Anglicy tam, no a tam część tam mądrzejszych tych tubylców była w różnych celach zapraszana, czy przyjeżdżała do centrali. I stąd są ogromne, zresztą niekiedy kilkusetletnie tradycje przeróżnych właśnie obcych kultur w Imperium Brytyjskim na terenie dzisiejszej Wielkiej Brytanii i mają poważny problem. Z jednej strony zeświadczona ta część tego społeczeństwa rdzennego, białego, powiedzmy, nie, białych obywateli, tubylców, nie, no i przyjechało tych różnych kultów, kolorowo się tam zrobiło, którzy mają swoje bardzo mocne tradycje. Tu najmocniejsze mają muzułmanie. A teraz dowaliła jeszcze ta nowa imigracja, którzy choć tam Albion się buntuje i nie chce przyjąć, no to na różne nielegalne sposoby przecież to towarzystwo tam wali drzwiami i oknami. No i mamy prezydenta miasta, mera, czy burmistrza właśnie już z tej tradycji kompletnie obcej kulturowo tradycyjnej Wielkiej Brytanii. I on już na chrześcijan nawala. Już mówi, że chrześcijanie i konserwatyści to są nasi wrogowie, on mówi.
Zobaczcie, jako przedstawiciel Brytyjczyków, ich stolicy, on mówi, wymienia Farage'a, wymienia Trumpa, że to są nasi wrogowie teraz nagle. No, to zobaczcie, jak się zrobiło. No, czy Trumpowi uda się, można powiedzieć, odbić dla konserwatyzmu Wielką Brytanię, to ja szczerze wątpię. Nie, no, to jest zadanie niewyobrażalne, ale tak jak okładka... Nie ma rzeczy niemożliwych. No, są też Polacy, którzy przecież no, bardzo konserwatywnie myślą. Mamy przecież chyba takie najliczniejsze środowisko widzów Idź Pod Prąd poza Polską. No to właśnie w Wielkiej Brytanii. Tam jest wiele klubów, grupy biblijne, coraz nowe. Dlatego tak sobie myślę, że tak jak była okładka Idź Pod Prąd poprzedniego numeru, no to może podobna analogia też brytyjska. No dałby Bóg. Mówisz o tej analogii, nie? Że skąd, jaki kształt dla Polski? No mówimy druga Ameryka. Nie ma żadnego lepszego wzorca, ponieważ Ameryka jest, można powiedzieć, drugą Polską. Czyli Rzeczpospolitą z czasów Złotego Wieku. To się przeniosło. Ta wolność przeniosła się do Ameryki. Oni go jeszcze bardziej ją rozbudowali. My w tym czasie pogrążyliśmy się najpierw w katolicyzm, zabory, a potem w komunizm. No i teraz jak odbudować Polskę? No, na tej tradycji, która dała nam Złoty Wiek. Wielka Brytania, no mimo wszystko poczekajmy. No ona ma inne problemy, nie. Tak jak mówisz, multikulti, duma też, bo duma brytyjska też trochę w tym przeszkadza. Ale teraz już coraz mniejsze są podstawy do tej dumy. Kiedyś oni rzeczywiście rządzili Ale właśnie światem. Duma, no dlatego mówię, że ta duma przeszkadza, duma tylko bo ona jest nierealna. Tak, ona jest, to tak jak my możemy być dzisiaj dumni z husarii. No, albo z LGBT. Jeśli my nie potrafimy dziedzictwa husarzy dzisiaj wprowadzić w Polsce, nie żyjemy dla tych wartości, to jesteśmy oszustami. To tak samo jak ci, którzy sobie nalepki powstańców warszawskich tam przyklejają, a nie mają z etosem patriotycznym nic wspólnego, ani jak to Marian kiedyś ładnie mówił, no życie bym oddał za Polskę, ale tam mama nie puszcza, czy tam na przykład zdrówko nie pozwala i tak dalej. Nie? No to jest kpina. Nie? No coraz więcej rzeczy w dzisiejszym świecie jest wypaczonych, dlatego ta duma brytyjska też nie opiera się na faktach. Tak samo u nas patriotyzm też nie jest patriotyzmem, tylko jest tak często i wyłącznie nazywany. Od klubu, od jednego z naszych widzów, takiego no, jednego chyba z najbardziej zasłużonych, starych członków klubu Idź Pod Prąd Londyn, dostałem kiedyś taką bardzo piękną pamiątkę. No nie wiedziałem, że będziemy akurat o tym mówić, to nie przyniosłem ze sobą, ale mogę wam jeszcze kiedyś pokazać. To jest taki mikroegzemplarz Biblii, takimi, no, że trzeba z lupą by to czytać. To jest mniej więcej tej wielkości egzemplarz Biblii. I ten nasz przyjaciel znalazł go w błocie, w dzielnicy muzułmańskiej właśnie. Mhm. Nie? I to Polak podniósł Biblię i no, pokazał na zjeździe chyba 2 lata temu, o ile dobrze pamiętam, także bardzo taki byłem tym wzruszony i przejęty, także jeszcze raz dziękuję. Jeszcze tylko wspomnę, że Donald Trump, zanim się wybrał na wyspy, to najpierw swój Mike Pompeo przekazał pani Trump, że jak będzie Huawei budowało 5G, to nie mają pani o czym rozmawiać. May chyba. Pani, nie, Pompeo w Stanach, Merkel to powiedział. Aha, Merkel. A Trump to sam, pani Trump. Mike Pompeo powiedział tak, pani Merkel. Merkel, dobra, przepraszam, przejęzyczyłem się. Kopią w tyłek Stasi. A Trump zapowiedział, że to samo powie pani May. Dobrze. Więc tak chciałem powiedzieć, jeśli się przejęzyczyłem, przepraszam. No i coś tu jeszcze mnie. Tak, to jest bardzo ważne. Też zdaje się, pan Pompeo powiedział, że ten koncern Huawei jest blisko rządu, czyli blisko komunistycznych tak władz Chin, że to nie jest żaden projekt gospodarczy, tylko to jest agenda rządowa, to powiedział pan Pompeo i tu jasno Trump mówi, że tego nie odpuści. Tak, a Brytyjczykom zagroził tym, że nie będą, mogą ograniczyć, Ameryka może ograniczyć wymianę informacji wywiadowczych z Wielką Brytanią, jeśli Wielka tak. Brytania zbuduje. No to właśnie o to chodzi, bo Amerykanie mówią jasno, jeśli nasze dane najtajniejsze mają przechodzić przez serwery Huawei, blokujemy wymianę z tym państwem. To jest jasne. Nie narazimy interesu Stanów Zjednoczonych na możliwość szpiegowania przez naszych komunistycznych wrogów, wrogów zresztą całego świata.
To samo tyczy się Polski. Zobaczcie, że cała Polska jest opleciona przez Huawei. Wszystkie serwery, wszystkie podzespoły, różne te gadżety dodatkowe. Ja nie mówię o samych telefonach, no bo tu powiedzmy, że jest jeszcze pewna konkurencja, jeszcze nie ma 100% Huawei, ale jeśli chodzi o podzespoły całej infrastruktury telekomunikacyjnej, informatycznej, tu Huawei jest bezapelacyjnym królem. No to jak Stany Zjednoczone tu nam dadzą swoje tajemnice? No nie dadzą. Będą po prostu, że tak powiem, mieli oddzielną sieć dla swoich wojsk, a tutaj będą dawać tylko takie, że tak powiem, mało drażliwe informacje dla naszych władz, nie? Zresztą, jak to samo mówią Niemcom, to samo mówią Brytyjczykom, no to możemy się spodziewać, że to samo mówią Polakom i tego oczekują od Polski. Albo Huawei won, i wtedy współpracujemy z wami, albo jeśli chcecie dalej być na smyczy komunistycznej, no to będzie tylko Guantanamo i do widzenia. Guantanamo, czyli obecność wojsk amerykańskich w zarezerwowanych obszarach, a reszta to będzie system komunistyczny, tak jak na Kubie właśnie. To jeszcze jedno pytanie. Czy Boris Johnson będzie premierem? Bo Trump powiedział, że świetnie by się nadawał. No Trump powiedział, że będzie, no to, to ja będę kibicował. Zresztą zanim Trump to powiedział, to myśmy już tu mówili, że popieramy tę kandydaturę, bo tutaj trzeba człowieka, który z buta kopnie Niemcy i wrócą za kanał La Manche. Nie? Bo to chodzi o to, żeby wygonić Niemców z Wielkiej Brytanii. Kto to może zrobić? Nie? May okazała się kompletnie nieskuteczna. Myślała, że z drogą jakichś rokowań, negocjacji i tak dalej. Tak, co Trump powiedział, Szwaba że tragicznie poszły kopnąć, negocjacje. Szwaba trzeba kopnąć w dupę albo w ryj, no to już tam niech sobie Anglicy niech sobie wybiorą, co chcą. Po prostu tak, jak ich w roku 40 przy pomocy Polaków kopnęli i wyrzucili ich plany inwazyjne poza burtę, można powiedzieć. Tak samo dzisiaj to Trump mówi, trzeba było wybrać Brexit bez żadnych porozumień. Won ze świniami tymi z Brukseli. Koniec, nie? Także zwłaszcza, że oferta Stanów jest handlowa. Nie? Wygrana pana Farage'a, którego mówię, nie popieram specjalnie, bo się dziwnie zachowuje. Ostrożnie podchodzimy. Tak, ostrożnie, ale wygrana w wyborach do Europarlamentu pokazuje, że dalej chęć zachowania niezależności narodowej wśród Brytyjczyków jest duża. I dlatego tak powinna wyglądać, bo May stawiała na miękkie te różne rozwiązania, a tu trzeba na twardo ze szkopami. No i tyle. Ja jeszcze raz przypominam, że na naszej stronie znajduje się artykuł napisany przez redaktor Hannę Shen, Zbrodnia Tiananmen, Chiny 30 lat później. W związku z tym rozpoczęliśmy też kolejną taką akcję ulotkową. Tutaj prezentujemy wam tę ulotkę, która jest do pobrania i jest załączona do tego artykułu, o którym mówiłem. Można ją pobrać w wersji takiej do wykorzystania elektronicznego, czyli do rozsyłania poprzez maila, ale również w wersji drukowalnej. I zachęcamy was do tego i zachęcamy do przeprowadzania akcji ulotkowych już jutro, bo jutro jest ta kluczowa rocznica tej masakry, zwłaszcza pod ambasadą chińską, tak jak pastor Paweł Chojecki zachęcał. Więc jeszcze raz przypominamy, są te ulotki, pobierajcie i promujcie. I przypominamy o odbudowie konta pani Hani Shen, mojego, jeśli tam ktoś też zechce, i tych wszystkich innych, którzy z naszego środowiska, podajmy sobie nawzajem gdzieś, nie, kto został zablokowany, żebyśmy się szybko znowu odnaleźli. To nam nie, wiecie, jak nam przywrócą te konta główne, no to będziemy mieć ciągle to w zapasie. To, że komuniści stosują cenzurę w mediach społecznościowych, już wiecie. Nie? My wiemy to od dawna, a no, kolejna grupa odbiorców mediów społecznościowych, już wiecie, że to jest chamska, komunistyczna cenzura, taka jak była tu u nas za PRL-u. I jeszcze wiadomość z Ameryki. Mówiliśmy dzisiaj o Alexie Newmanie, a Alex Newman, zbliża się spotkanie z nim w stanie Illinois w USA. Spotkanie odbędzie się 18 czerwca o godzinie 19 w mieście Naperville w hotelu Chicago Marriott przy 1801 North Napier Boulevard. Alex będzie mówił o wolnej edukacji domowej oraz o zagrożeniach, jakie płyną z państwowego systemu edukacji i z odebrania rodzicom możliwości edukowania domowego. Zapraszamy, Polonie, na spotkanie z Alexem Newmanem. Można też pozdrowić od Idź Pod Prąd. To na pewno Alex no, się ucieszy i poświęci wam chwilę po wykładzie.
Jeszcze informacja z klubu Idź Pod Prąd Chicago. 10 maja zorganizowano w PCC Chicago, to jest Polskie Centrum Chrześcijańskie, spotkanie poświęcone Konstytucji 3 maja, okoliczności, tło historyczne, wnioski, dyskusja, czy faktycznie była pierwsza w Europie ta konstytucja. No, było ciekawie. Klub również przesłał nam krótką relację filmową. Może ją zaprezentujemy jeszcze albo umieścimy na naszym kanale niezależnie. Wszystko przed nami. Gratulujemy klubowi za skuteczne działanie w promowaniu. Niedawno parada, tu mamy zdjęcia właśnie z tej parady. Teraz kolejne spotkanie. Widać, że nosi was tam, cały czas działacie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Serdecznie również zapraszam na wykład doktora Mariana Gorola o dwutlenku węgla, CO2, a zmiany klimatu, który odbędzie się w niedzielę 19 czerwca o godzinie 17. Słupsko, koło Toszka, ulica Lipowa 1, Świetlica Wiejska, wstęp wolny. Ogólnie to jest koło Gliwic, żeby to ktoś Słupsko jest nie koło pomyślał. Gliwic, a nie koło Słupska, tak? Tak. Dzisiaj o 19.30, no powoli tradycja, zapraszamy was na premierę kolejnego odcinka programu MIT Fortress, a więc czytanie Biblii i nauka języka angielskiego w jednym. No już 9 odcinków, no to... Chyba tradycja, tak? Taka mała tradycja. Mała tradycja. Świecka. Co to jest ta tradycja? To w Misiu było? W Misiu chyba było tej tradycji. Po programie dwa materiały do zaprezentowania. Pierwszy, tradycyjnie oczywiście, bo to już ponad 200 odcinków. 232. To w czasie wyjazdu do Stanów Zjednoczonychśmy tam zaczęli takie właśnie króciutkie, codzienne programy. No i tak Bóg daje siłę i pomocników. Pozdrawiam przy okazji tych wszystkich, którzy to pomagają mi umieścić. Dziękuję wam za codzienną, żmudną pracę. Pomyśl dziś, oczywiście, o tym mówimy, pastora Chojeckiego, temat, czy jesteś zdrowy. A drugi materiał to no, niezłomny redaktor Iwan Belostenko na ulicach Lublina. Chodzi na ulicę Lublina, wiem, że wielu... Z otwartym Pismem Świętym, żeby tak. Nie było to nie takie proste. Wielu z was bardzo polubiło te sondy. Rzeczywiście można obserwować różne zwroty akcji w rozmowach z ludźmi. Dzisiaj nie zabraknie naprawdę ciekawych wrażeń. Sonda. Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, co robi teraz Jezus? Tak. Zapraszamy. To już za chwilę. My się będziemy żegnać. Dziękuję wam serdecznie. Michał Szczukiewicz, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję i do zobaczenia. Taka historia z życia Jezusa. Ujrzał człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz. Celnicy to była gorzej traktowana grupa społeczna niż dzisiaj pracownicy skarbowi. Po prostu nikt uczciwy nie chciał się z celnikami zadawać. Jezus do celnika Mateusza rzekł: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Bardzo szybko widać. A gdy Jezus siedział, rozumiemy, w jego domu, za stołem, wielu też, rozumiemy, innych celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Oczywistym jest, że zarówno ci grzesznicy, celnicy, jak też i ci religijni z zewnątrz, a grzeszni w środku, faryzeusze, potrzebowali lekarza. Tylko że ci, którzy uważali, że religia ich zbawia, że oni są lepsi przez to, że praktykują religię, że są jakoś bliżej Boga, oni w ogóle zlekceważyli przyjście Jezusa, a nawet go potępiali za to, że idzie i rozmawia z tymi gorszym sortem, z tymi grzesznikami i tak dalej. Miałem bardzo podobne wydarzenie kilka dni temu. Otóż rozmawiałem z bardzo takim szacownym, zasłużonym człowiekiem, który dostaje ordery i tak dalej, który rzeczywiście nie musi się wstydzić swojego życiorysu, jeśli chodzi o patriotyzm i tak dalej. Ale kiedy przyszło do Jezusa, on całkowicie wzruszył ramionami, nie był zainteresowany, bo przecież jest religijny. Po co mu Jezus? I zaraz potem tego samego dnia spotkałem osobę bardzo mało religijną, która kleła, która absolutnie nie mogła się poszczycić żadnym patriotycznym, można powiedzieć, dorobkiem. Wręcz miała siano w głowie. Ale kiedy usłyszała o Jezusie, zaczęła się zastanawiać nad sobą i stwierdziła: to ma sens.
Widać, że historia z Nowego Testamentu dzieje się dzisiaj. Gdzie jest Pan Jezus dzisiaj? Kto jest? W kościele i w drugim człowieku chyba, przede wszystkim. A co robi? Działa na nas po prostu. Dzisiaj? Wszędzie. Pan Jezus jest zawsze wszędzie. Bóg jest wszędzie. Amen. A co robi? Wszystko, wielkie rzeczy. Od tego, że ptaki śpiewają po to, że w naszych żyłach płynie krew. To wszystko, co się dzieje dzisiaj, to nie był przypadek. Nie, wszędzie, między nami. Patrzy się na nas, co my robimy i myśli o nas. Kto Pan jest? Może świadek Jehowy jaki? Nie. Nie? No to dobrze. Chrześcijanami jesteśmy. Dobrze. W kościele. Pan Jezus? Dzisiaj w nas. Tutaj z nami. Tutaj z nami, no po prostu z nami. Opiekuje nas, wspiera. W niebie pewnie jest. Dzisiaj wszędzie. A co robi? To samo co ludzie. Sobie chodzi, coś tam robi. Wszędzie. Amen. A co robi? Jakieś swoje rzeczy pewnie, czymś się zajmuje, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie jestem osobą wierzącą. Pod prąd, znam was. W mordeczkę, co to za pytanie. Pan Jezus to jest legenda, która nie żyje. No jak nie żyje? Żyje. Gdzie? Zatrysta. No. Tak? A masz dowody na to? Tak. Tak? A jakie? Gdzie w Biblii? Pan czyta Pismo Święte. Nie, bo to wiesz, to jest oszustwo wszystko. Kiedyś czytałem, jak byłem dzieckiem, wiesz. Do momentu jeszcze zobaczyłem, jak od księży z mojej parafii dziwki wychodzą po 12 w nocy. No nie? Wtedy przestałem. No. Wszystkiego. A właśnie pokażę panu coś ciekawego. Co jej pokażę? I drugi. Biskup ma jednej żony. No ale no, nie spełniałem warunki. Nie sprawdza się chyba, nie? No. Chyba chłopaki nie czytają, chyba musisz im to pokazać. Dokładnie. A pan czyta Pismo Święte? Czasem, nie tak często jak powinienem. Pracuję nad tym. To jest ciekawa lektura, nie? Zdecydowanie. Czytać Pismo Święte? W kościele. W kościele? O, co to za kościół? Czytałem Pismo Święte. Znaczy... Sami nie czytacie na co dzień? Rzadko. Raczej się nie zdarza. A czemu? Po prostu. Jakoś tak. Nie warto? Myślę, że warto, jeżeli ktoś przede wszystkim ma taką potrzebę, to warto, nie bardziej, żeby to robił. Nie czytam, ale to jest bardzo mądra książka, pisana przez wielu autorów i przez wiele lat ludzi poniekąd natchnionych, że można przypisać do większości sytuacji życiowych w różnych czasach. Bardzo mądra książka, no ale niestety jakoś nie mogę się przemóc, żeby zacząć czytać, studiować, aczkolwiek nie mówię, że nie będę tego robił. A czemu pan nie czyta? Oj, proszę pana... Życie jest takie, że trzeba mieć natchnienie. To trzeba poczuć w sobie coś, żeby zacząć czytać. Ja może jeszcze nie poczułem. Nie czytałem, dawno. Czasu brakuje. Będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czyli stoi u drzwi i kołaczy. Pan jego wpuścił do swojego serca? Nie wiem, no wydaje mi się, że staram się być dobry człowiekiem. Zbawiony będziesz. No, nie musimy czekać na śmierć. Na to wychodzi, że tak. A czytacie Pismo Święte ktoś? No ja. Czytam. Tak, poważnie? No, tak, poważnie. No, poważnie czytam Pismo Święte, tak. A reszta? Nie? Ja tam nie. Nie, to nie jest co głupoty. Nie. Nie mam czasu na takie coś. Zbytnio czasu nie mam, a raz, że mi, po prostu nie chce mi się. Bo Pismo Święte mówi, że jest dla mądrości, dla jakby pozwania błędów i... No tak. Człowiek był mądry, to czemu pan nie czyta? Nie chce pan być mądry? Ja już jestem. A to jest na też werset, który mówi, że pycha poprzeda upadek. No, to właśnie to jest dokładne. Dokładne słowa do mnie. To trzeba czytać. No, trzeba chyba zacząć czytać. Może zacznę. Co sądzi o Pismie Świętym? No, w porządku, mądre. Warto. Wspiera, no, pomaga. Podnosi na duchu. Ciężkie wytłumaczenie. Cholernie. Proste, pan stoi u naszych drzwi. Tak, to nie jest to, że przeczytać. To trzeba przemyśleć to, co przeczytałeś człowieku. To nie jest trudne do zrozumienia. Nie jest, ale to jest jednak. Trzeba przemyśleć. To nie jest tak łapu-capu, kycę-krówkę i cielątko już. To naprawdę to trzeba to przemyśleć, bo jest ciężkie, jak pierun ciężkie. Słyszał pan kiedyś o zbawieniu? Jak zostać zbawionym? Tak, oczywiście. Jak umrzemy teraz, żeby nie pójść do piekła, a pójść do nieba, to co jak trzeba zrobić? Piekło, jak i niebo. Jak, to jest wszystko pitna woda, fotomontaż. No to co, piekła nie ma? Nie ma. A niebo jest? Nie ma. No to gdzie idziemy, jak umieramy? Aj, jejku, kochany. Czy to pan Pismo Święte? Nie za bardzo to lubię. Jest to moje hobby. Wieczerza, a on ze mną. Jezus stoi i kołacze do naszych drzwi, żeby otworzyliśmy mu swoje serce. Trzeba uwierzyć. A pan słyszał kiedyś o Ewangelii, o zbawieniu? No, religię mam w szkole. Co pan sądzi, pan jest zbawiony? No to jest kwestia sporna, co kto myśli. Zbawiony będziesz. No, to jest... Tłumaczenie. Każdy może sobie inaczej tłumaczyć. Ale w innych tłumaczeniach tak samo. Chodzi to o to właśnie uwierzenie. A pan wie,
że Jezus zmartwychwstał. Nie wykluczam, nie wiem co wtedy się działo. No a teraz myślę pan, że on umarł, czy żyje? No być może czuwa. Czyli żyje. Czyli żyje. A że wróci, pan też wierzy? A to nie wiem co się stanie. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce, amen, przyjdź Panie Jezu. To Jezus wróci kiedyś, nie? Bardzo prawdopodobne. Ma pan Pismo Święte? A, to może pan dam na pamiątkę, będzie miał pan tam, z którego czytaliśmy. Dziękuję. Pani jest zbawiona? A co to ma za znaczenie, tak naprawdę, w dzisiejszych czasach? Człowiek nie jest zbawiony, to pójdzie do piekła, jak umrze. I pan to wierzy? Tak, a czemu nie? Tak Pismo Święte mówi. Pismo Święte sobie może mówić jedno, dzisiejsze czasy mówią drugie, a moje poglądy mówią jeszcze coś innego, no więc... Kto ma rację? Myślę, że ja. Pismo Święte, na którym wyrosła na przykład etyka chrześcijańska. Każdy, nawet najbardziej zagorzały ateista, który po prostu nie wierzy w istoty nadprzyrodzone, będzie popierał etykę chrześcijańską, bo ona jest dobra. W Piśmie Świętym są pewne zasady etyczne, które po prostu są słuszne, ale... To czemu pan liczy to wtedy, jak są słuszne zasady etyczne? Ja je na co dzień wyznaję, nie muszę tego czytać, ja po prostu je znam. Nie no, czytam, oczywiście. Będę z nim wycierzył, a on ze mną. Jezus czeka, żeby otworzyliśmy mu swoje drzwi i swojego serca, nie? No tak. A pan to zrobił? Na czym miałbym je zrobić? No jestem u komunii co niedzielę, także otworzyłem. Przykro mi, ale to nie jest to samo. To jakie są rozwiązania? Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Pan w to wierzy? No tak, no jestem katolikiem, jestem Polakiem, także wierzę. A czyta pan Pismo Święte? Kiedyś czytałem, aktualnie nie czytuję. Czemu pan przestał czytać? Bo przeczytałem dwa razy. No to stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. A pan otworzył te drzwi? Nie, myślę, że nie otworzyłem. Myślę, że je niedawno zamknąłem. Kwestie światopoglądowe, tak? Kiedy wołałem, nie słuchał, twierdziłem, że nie jest ze mną zainteresowany i drzwi moje są zamknięte. Pismo Święte mówi, że jeszcze kołacze. Ale cały czas kołacze? Tak, póki pan nie otworzy. To ja nie słyszę. Nie słyszę pukania. Gdy się powiada, dziś jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. No jak to, pan to rozumie? Pan mówi, że Bóg do pana nie puka, a jakoś pan trafił tutaj i rozmawia ze mną i właśnie pan, Bóg do... To jest ten znak, tak? No a czemu nie? A jakby pan rozumiał ten fakt, że pan tutaj trafił? Nie dowiem. Pismo Święte? Mam. To może warto jeszcze raz wrócić do lektury. Może tak. Nie spodziewałem się tak miłej rozmowy tutaj o tej godzinie. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Telewizja Światopogląd, można krótkie pytanie? Dzięki serdeczne.